Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj zapraszam Was na recenzję miasta mosiądzów. Miasta Jadeitu. Jade Zielone. Mosiąc niezielone. Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj zapraszam Was na recenzję miasta Jadeitu którego tytuł pomyliłam już przynajmniej z 10 razy, i to wcale nie tylko przy nagrywaniu tego wstępu. W każdym razie, Miasto Jadeity od Fondy Lee to jest taka druga pozycja, która była wyczekiwana podobnie mocno jak Babel. Czy hype był na takim samym poziomie? Raczej bym nie powiedziała, ponieważ Miasto Mosiądzu miało swoją premierę w 2017 roku. <grym> Polska 6 lat później wspaniałomyślnie daje nam tę książkę. Na Babel było ogromne parcie. Babel wyszło w zeszłym roku, i od premiery, tak na dobrą sprawę do zapowiedzi polskiej wersji, do premiery i nawet po premierze polskiej, polskiego wydania wszędzie było głośno. O mieście Mosiądzu było trochę mniej, jasne było zapowiedziane, zobaczyliśmy świetną okładkę. Ci, którzy szukali, zobaczyli, że, był, że było bardzo dużo mówione na temat tej książki gdzieś za granicą. Ale czy miasto Jadeitu dorównuje temu hype'owi, czy jest rzeczywiście dobre? Słuchajcie, zaczniemy sobie od krótkiego streszczenia, o co w ogóle tutaj chodzi, żeby było mi łatwiej później wyrazić moje odczucia początkowe i, i późniejsze również. W każdym razie, miasto Jadeitu opowiada nam tak naprawdę o niesnaskach między dwoma gangami żyjącymi na jednej wyspie w świecie fantazy i w sumie jest to taka powieść gangsterska. W każdym razie skupiamy się tutaj na wątku jednego z tych gangów, na tym jak on funkcjonuje, jakie mamy tam ważne lub mniej ważne osobistości i o co one tak właściwie walczą, bo tutaj tytułowo, właśnie. 好几哦。 Jade, który jest nośnikiem tak właściwie wszystkiego: i handlu, i mocy, i siły, i magii, i wszystkiego po prostu, co w sumie możemy wiedzieć z opisu, który możemy znaleźć na Blerbie. Więc ten Jade jest tutaj taką, można by powiedzieć, yy, główną postacią, ale z jednej strony tak, z drugiej strony nie, A w każdym razie jest on istotny i jest takim punktem sporu, a jednocześnie jakby centrum całego świata, który dostajemy. Fondali wrzuca nas w świat fantazy zwany kekonem w którym właśnie rozgrywa się akcja, w którego w jednym z głównych, mia głównych miast w którego stolicy rozgrywa się główna akcja no i po kolei przedstawia nam trójkę rodzeństwa które tak na dobrą sprawę są tutaj najważniejszymi postaciami Mam do czynienia również z kuzynostwem, co jest też ciekawym wątkiem, ale jest to wątek poboczny no i z jednej strony możemy się spodziewać czegoś wow, takiego właśnie takiej akcji, którą, o której możemy czytać w pojściach stricte fantazy a jednak Wanda łączy nam tu Tutaj kilka gatunków. Jest tutaj fantazja jasna, jest to bardzo istotna rzecz. Tym bardziej, że świat przedstawiony, który tutaj dostajemy, jest niesamowicie spójny. Jest zbudowany od samego początku do samego końca, ze wszystkimi najmniejszymi szczegółami, i szczęśliwie nie dostajemy ich wszystkich od razu na twarz. Nie wiem, co się dzieje i jest to powiedziane raz, a później już eh, whatever. Tylko stopniowo odkrywamy ten świat, przyzwyczajamy się w nim żyć, e, patrzymy, jak on działa, z której strony, jak do niego podchodzić, jak są plusy, jak są minusy, itd., itd., itd. Wszystko jest tam bardzo ładnie złożone. A z drugiej strony dostajemy coś na kształt powieści rodzinnej, powieści, nie wiem, gangsterskiej mafijnej, w sumie chyba bardziej mafijnej i słuchajcie jeżeli chodzi o mnie, fantastyka, wiecie, że kocham wiecie, że uwielbiam i że jest to jeden z moich naprawdę ulubionych gatunków do czytania w którym czuję się najlepiej za to powieści rodzinne mm, mech powieści gangsterskie raczej nie, powieści mafijne totalnie nie mój klimat także nie ukrywam, że sięgając po miasto Jadeitu bo przyznaję się bez bicia, nie czytałam blerbu przed rozpoczęciem spodziewałam się czegoś zupełnie innego jest tutaj akcja, jest tutaj świat, który jest wzorowany na różnych krajach azjatyckich, na różnych kulturach azjatyckich i myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, która mnie przyciągnęła, tym bardziej, że okładka wygląda pięknie i jakby sugeruje tutaj tą azjatyckość. Za to kiedy zorientowałam się, w którą stronę to idzie, że idzie tutaj w stronę takiej zorganizowanej przestępczości, właśnie tego gangsterstwa, tej mafii, to o dziwo nie skrzywiłam się i nie zamknęłam książki i nie stwierdziłam mm, nie. <grytanie> właśnie wręcz przeciwnie, tutaj jakby do tego całego świata, który dostajemy, ta akcja jest jak najbardziej dopasowana. To naprawdę dobrze gra. I trudno jest mi się wypowiedzieć tutaj o tych kwestiach technicznych, jeżeli, jeżeli chodzi i o opowieść rodzinną, i opowieść taką mafijną, bo po prostu takich rzeczy nie czytam, więc nie jestem obeznana. Nie wiem, czy coś tutaj było nie tak, czy nie, ale patrząc po tekście, patrząc po relacjach, które są zbudowane i cały czas się budują między postaciami, Patrząc po tym, że jest tu sporo polityki, jest tu bardzo dużo rozmawiania, są też sceny, akcje bardzo zgrabnie napisane, tak swoją drogą, nie jakieś fantastyczne, ale bardzo zgrabnie napisane, to nie czuję, żeby coś tutaj było źle zrobione, po prostu, jakby to wszystko się bardzo ładnie klei. I fabuła, i świat, i no, no, wszystko, po prostu, jakby nie mam tutaj absolutnie żadnych zarzutów. Jeżeli chodzi o same postacie, no to właśnie chciałam się skupić na trójce rodzeństwa, które dostajemy, czyli takich najważniejszych ludzi w jednym z klanów, w jednym z gangów, czyli w klanie bez szczytów. Mam, znaczy głównie na tapet wchodzą dwa klany, czyli bez szczytów. Ten, z którym mam najwięcej do czynienia, i klan góra, którego poznajemy z perspektywy tego pierwszego klanu. Jakby nie dostajemy tutaj obu perspektyw naraz, i z jednej strony to by było w porządku, bo moglibyśmy poznawać na bieżąco plany i tej strony, i tej strony, i mieć o wiele, o wiele bardziej poszerzony horyzont, żeby tutaj wydawać jakąś ocenę, po której ze stron byśmy się opowiedzieli, ale z drugiej strony, przedstawianie tego wszystkiego z perspektywy jednego klanu absolutnie wystarcza. To, że Fondal nie idzie tutaj na łatwiznę właśnie z przedstawianiem dwóch perspektyw, no to by było bardzo in your face. Wydaje mi się, że... Książko obaj, dużo nie powiedział, coś podobnego. Nieważne, no, w w jeżeli powiedział, to się zgadzam z tym. Po prostu, sorry. W każdym razie jest to bardzo dobrze wszystko zrobione i bardzo ładnie gra, ale chciałam przejść do bohaterów, do trójki bohaterów, do trójki rdzeństwa. Mam przedstawionego najstarszego Lana, czyli Filar tego klanu, taką najważniejszą osobę, taką głowę rodziny powiedzmy, który zajmuje się całym tym interesem, który jest odpowiedzialny za, za wszystko tak na dobrą sprawę, taki CEO tak myślę. I jest to postać bardzo ciepła poniekąd Mogłabym powiedzieć, taka stateczna raczej ze swoimi gdzieś tam zagwozdkami, problemami, ale ja ona bardzo polubiłam tak swoją drogą. Ale szczerze mówiąc dopiero po czasie, dopiero musiałam się do niego przyzwyczaić i dopiero gdzieś tam go zrozumieć i dopiero go zaczęłam lubić, zaczęłam z nim sympatyzować. Zaraz po nim mamy róg klanu, czyli osobę, która zajmuje się, no trudno mi powiedzieć wojskiem, ale taką częścią... Właśnie wojskową, militarną e, klanu, tym wszystkimi wojownikami i tak dalej. Czyli Hilo, i słuchajcie, to był instant crash. To był instant crash, przysięgam, jakby. Scena wprowadzająca do tej książki jest totalnie nie z jego perspektywy. On tam jest przez chwilę, przez sekundę i tyle wystarczy. Ja już jestem kupiona, sekundę, a później robi się tylko lepiej. Hilo, moim zdaniem, jest taką postacią, która, ok, on bardzo dba o rodzinę, jest bardzo zaborczy, jest taki e, porywczy, w sumie też można powiedzieć, zwłaszcza patrząc na niektóre sceny z kuzynem. W każdym razie jest taki, to taki silny charakter, taki trudny charakter, wiecie, ale z drugiej strony dostajemy sceny, gdzie widzisz taką jego czułą stronę i, i to też gra. Ale mam takie wrażenie, że jak on pęknie, słuchajcie, jak on pęknie, to tam się rozpęta piekło na ziemi, przysięgam. I takie napięcie, przynajmniej ja czułam takie napięcie od momentu, w którym ta postać została przedstawiona. Dostaliśmy takie codzienne życie, i później zaczęło się trochę komplikować. I to napięcie cały czas rosło, 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 rosło. I nie tylko takie związane z fabułą, jakby to napięcie fabularne też było bardzo dobre, ale to napięcie związane z Hilo, ono było właśnie takie, OK, on teraz jest ogarnięty. Teraz tutaj wszystko mu gra i w ogóle, a za chwilę, jak coś pójdzie nie tak, to to wszystko pójdzie nie tak. E, także tak, jest to, jest to moja ulubiona postać. No i oprócz e, tych dwóch braci mamy najmłodszą z nich e, siostrę. Jej, ku, nie wiem, jej imię się chyba czyta Szej, przynajmniej ja czytam Szej. Ona, przynajmniej na początku książki, e, absolutnie nie zajmuje żadnego. Stanowiska w klanie raczej się odcina. On Wcześniej wyjechała za granicę w ogóle z, ze swoim ówczesnym chłopakiem, studiowała za granicą, uczyła się tam i jakby żyła też tamtym życiem poza e, takim no lekko jednak odizolowanym od świata. Kekonem najpóźniej no wraca i stara się ułożyć sobie życie. Bez angażowania się w te interesy klanowe, takie, wiecie, chcę się trochę odciąć, żyć jak normalna osoba i tyle. Jak to wychodzi, to musielibyście przeczytać. No więc, czy Fondali przekonała mnie do tematyki mafijnej? Tak. Przekonała, ale czy będę czytać powieści mafijne? Raczej nie. I tak jak wspomniałam wcześniej, to niesamowicie dobrze gra w tym świecie. Ja bardzo lubię w ogóle, jak ta fantastyka jest taka, właśnie mieszana, nie? Więc tutaj sobie pomieszamy z mafią, tutaj sobie pomieszamy z powieścią rodzinną, akurat na tym przykładzie, tutaj z czymś tam, czymś tam, czymś tam i. To jest spoko. Chociaż czasami brakuje mi takiej, wiecie, takiej stricte, high fantasy, czystej fantastyki, ale napisanej współcześnie. Wiecie, o co chodzi. Aha, system magiczny, właśnie, bo tutaj e, istotna kwestia system magiczny, tak jak wspomniałam, jadeit jest tutaj e, głównym towarem i głównym bohaterem, i w ogóle głównym wszystkim, i systemem magicznym również. Tylko że tak, system magiczny jest prosty. I jest bardzo prosty, no tak, na dobrą sprawę, no to też wiecie z blerbu. Jeżeli osoba nosi jadeit, to jej wyćwiczone, naturalne zdolności się polepszają. Czyli na przykład, nie wiem, szybciej biega, jest silniejszy nie wiem, wyżej skacze. Co, coś w ten deseń lepiej słyszy, lepiej widzi i tak dalej. Jakby te zmysły naturalne, ta siła naturalna się po prostu potęguje w związku z noszeniem jadeitu. Jadeit jest taką no, substancją po prostu magiczną, która gdzieś tam oddziałuje na człowieka, ale nie wytwarza czegoś z niczego. Czyli w sumie nie jest tym, co byśmy powiedzieli, że jest złym systemem magicznym. Czyli, że magia jest rozwiązaniem Wszystkich problemów, tak? Albo jakiś deus ex machina, i tak dalej. Także ten system magiczny jest bardzo, bardzo prosty, ale on działa. I jest tak przedstawiony, i jest tak wpisany w ten świat, że ta jego prostota absolutnie nie przeszkadza. Przynajmniej mnie nie przeszkadzała. On podczas czytania nie rzuca się w oczy, że mam do czynienia z czymś tak banalnym, tylko po prostu przyjmujemy to do siebie. Tak to działa, w ten sposób fajnie, jest super. Lecimy dalej z akcją. Jak wiecie, nie zastanawiacie się nad tym i to jest fajne. Dodam jeszcze, że polskie wydanie jest bardzo ładne, zwłaszcza w porównaniu z zagranicznym, bo te okładki wyszły paskudnie, tak szczerze mówiąc w oryginale, ale polskie wydanie jest bardzo ładne. Wiem też, że w ogóle, znaczy słyszałam, że cała trylogia jest zaplanowana na ten rok. Wiem, że drugi tom wychodzi w czerwcu. Trzeci nie pamiętam kiedy, ale generalnie jest planowane, żeby zamknąć się w tym roku z całą trylogią i to by było cudowne. Szczerze przyznam, że nie mogę się doczekać drugiego tomu i naprawdę nie mam nic do zarzucenia tej części. Jakby miasto Jadeitu jest po prostu naprawdę dobrą książką. I nie mogę znaleźć czego, nie mogę znaleźć czegoś, co mi bardzo przeszkadzało, co mnie gryzło w oczy, co gdzieś tam nie zagrało, gdzieś się tam nie skleiło i gdzieś wypadało. Oprócz jednej rzeczy, ale obiecałam, że nie będę już wspominać o korekcie, jeżeli nie będzie idealnie zrobiona, więc nie wspominam. Także wszystko jest na plus. Każda z tych postaci w którymś momencie wzbudziła we mnie jakieś emocje. Także to też jest spoko. Łącznie z postacią kuzyna Andena, Hilou mówił na niego Andy, więc tak, z, z, łącznie z postacią kuzyna Andena, który, okej, okay, jego wątek wydawał mi się najnudniejszy. Miał jedną bardzo fajną scenę, ale poza tym wydawał mi się najnudniejszy, ale ciągle no, to nie były jakby rzeczy, to nie były akcje, to nie były y, rozmowy, z których nie dało się nic wyciągnąć, jakby. Wydaje mi się, że po prostu w tej książce wszystko służy czemuś i, i nie mogę po prostu znaleźć niczego, do czego chciałabym się chociażby na siłę przyczepić. Po prostu nie ma. Jakby dla mnie to jest to jest dyszka, słuchajcie. To jest dyszka. Chciałam, żeby Bubble była dyszką. Chciałam, żeby legendy i late były dyszką, ale to miasto Mosiądu jest dyszką. Jakby po prostu dobra, naprawdę dobra historia. Bez dziur, bez żadnego kombinowania na siłę, po prostu dobra historia z dobrymi postaciami, z dobrymi dialogami, z dobrą fabułą, z dobrym napięciem, z, z, ze wszystkim. <grym> po prostu ze wszystkim, jakby. Jeżeli szukacie fantastyki z motywem powieści rodzinnej, z motywem mafijnym, no to proszę bardzo, miasto jadę i tu. Wiem, że może to jakby ludziom, którzy nie lubią, w ogóle takich wątków może się to nie spodobać, no bo tam jest dużo gadania, tam jest dużo polityki. To jest raczej, no ta akcja jest, tak? Tak jak mówiłam, ta akcja jest, ale ona często jest właśnie w wymianach zdań. Taka akcja, akcja fizyczna pojawia się o wiele. Wiele rzadziej i o dziwo dla mnie, to, to, nie było, to, to nie było nic złego. Jakby ja uwielbiam taką akcję fizyczną, a tutaj było jej trochę mniej i nie miałam wrażenia, że jest mniej akcji. No i tak, jak wspomniałam, ja nie jestem fanką w ogóle tych historii mafijnych. Powieści rodzinne to, to jest totalnie nie mój konik. Jak przeczytam, to przeczytam, ale raczej bez większego entuzjazmu. E, jakaś gangsterka i tak dalej, absolutnie nie. A jednak Tutaj to wszystko działa, także jeżeli chcecie się powiedzmy, nie wiem, przełamać, przekonać cokolwiek do tego gatunku, to myślę, że w takim, właśnie fantasy settingu, jaki stworzyła tutaj Fondali, możecie na spokojnie sobie do tego podejść, zobaczyć, czy Wam się to podoba, czy nie. No i chyba tyle w sumie. Aha, jedna rzecz, która może być problematyczna, to jest wysoki próg wejścia do tej powieści. Jest, od, od razu zostajemy wrzuceni w całą akcję, w cały świat, w środek całego biznesu i itd. I są rzucane nazwy, przeróżne są rzucane przeróżne imiona, nazwiska itd. Jakieś lokacje, wszystko inne i no jest wysoki próg wejścia, po prostu musicie przez to, musicie się przyzwyczaić, musicie. Gdzieś tam rozszyfrować, o czym jest mówione, a później już leci. Jakby pierwsze, myślę, dwa rozdziały, no, pierwsze dwa rozdziały to będzie taki maks na przyzwyczajenie się. Przynajmniej u mnie tak było. Ja chyba, ja po całych dwóch rozdziałach już, już wiedziałam mniej więcej, o co chodzi, także, no, myślę, że do tych dwóch rozdziałów trzeba po prostu trochę bardziej się skupić, a później już leci samo, także to może być ewentualnie problematyczne co absolutnie nie umniejsza książce, moim zdaniem. Jakby ja lubię wysokie progi wejścia. I to będzie tyle na dzisiaj, tak myślę. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Jeżeli już czytaliście Miasto Jadeitu, nie siądu, to koniecznie dajcie mi znać, co myślicie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, bo tak też może być. A my widzimy się następnym razem. Pa!